rozpoczęła się modernizacja zalewu na Borkach. Ponad 85 tysięcy złotych dla radomskich dzieci. Trwa nabór do 6. edycji mazowieckiego programu stypendialnego. Razem z początkiem września zaczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Radomia modernizacja zalewu na Borkach. Prace rozpoczęły się z opóźnieniem, ponieważ miasto musiało czekać na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mamy świadomość, że te prace są opóźnione o 1,5 roku, ale chcę mieszkańców Radomia poinformować, że Spółka Wodociągi Miejskie już w maju 2018 roku złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przez 1,5 roku do września 2019 roku procedowała nasz wniosek. Jak zapewniał prezydent, prace mają potrwać do 28 lutego. Następnie będzie czas na napełnienie zbiornika wodą i wszelkie potrzebne testy. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej, w której jednoznacznie jest zapisane, że możemy prowadzić prace na zalewie na Borkach, związane z ograniczeniami środowiskowymi. Od 1 września do 28 lutego, szanując tę decyzję, spółka Wodociągi pozyskała oczywiście wszystkie niezbędne pozwolenia wodnoprawne i pozwolenia na budowę. W kwietniu 2020 roku Wodociągi ogłosiły przetarg i już w połowie maja został wybrany wykonawca. Dzięki nowoczesnej technologii do napowietrzania wody zalew stanie się czystszy. Woda, która będzie tu wpływała, będzie tej wody i więcej, będzie ona czystsza, jak i również wykonawca zastosuje nowoczesną technologię do napowietrzania, co spowoduje ograniczenie wykwitu właśnie glonów i tego, co było zawsze przedmiotem naszych niepokojów, czyli oczekiwaliśmy na decyzję sanepidu, czy woda nadaje się do użytku, czy nie. Modernizacja obejmuje nie tylko zbiornik wodny, ale również rekreacyjną infrastrukturę wokół zalewu. Powstanie tutaj ścieżka rowerowa, która będzie również dostosowana do potrzeb rolkarzy. Powstaną nowe chodniki, ale też niezbędna infrastruktura do uprawiania sportów wodnych. Będzie tutaj wiele nowych elementów, które pozwolą Radomianom spędzać czas. Na końcu będzie jeszcze wake, tak, że można będzie popływać na desce. W związku z tym będzie tutaj możliwość uprawiania, można powiedzieć, pełnej rekreacji. Także będzie więcej wody i jakość tej wody będzie zdecydowanie lepsza. Prezes Wodociągów Leszek Trzeciak zdradził techniczne szczegóły modernizacji. W tej chwili przystępujemy do remontu kapitalnego jazu, tak? To jest ta budowla piętrząca, jedna chyba z najważniejszych, przy czym to piętrzenie będzie trochę wyższe niż poprzednio, w związku z tym będziemy mogli trochę więcej wody zgromadzić, tak? Na te suche miesiące. Następnie przystępujemy do budowy kanału obiegowego i po zrealizowaniu tych przedsięwzięć przystąpimy do przepławki dla ryb, tak? Także tutaj, jak mówię, to działanie proekologiczne, tak? Radomianie będą mogli się cieszyć nie tylko czystą wodą, ale również rozmaitymi wodnymi atrakcjami. Następnie równolegle też będziemy robić tutaj tą czaszę zbiornika, jak również te stawy kolmatacyjne, prawda, napowietrzanie. Będą tutaj, jak pamiętam, te się 3 fontanny zamontowane, podświetlane, kolorowe, także tutaj obiekt się zmieni nie do poznania. Koszt całej inwestycji to 5 milionów 880 tysięcy złotych. Nowy zalew na Borkach ma być oddany do użytku na początku wakacji 2021 roku. Po raz 14 pieniądze od darczyńców z Kanady trafią w ramach stypendiów do radomskich dzieci. Środki w wysokości niemal 86 tysięcy złotych wesprą rozwój artystycznych zdolności najmłodszych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów właśnie się rozpoczął. W zeszłym roku wspólnie gościliśmy w Toronto i rozmawialiśmy z ludźmi z Fundacji Polish Orphans Charity i cieszę się bardzo, że ten nasz wyjazd, to spotkanie właśnie w Toronto zaowocowało tym, że Kanadyjczycy i Polacy, którzy tam mieszkają od wielu, wielu lat, po raz kolejny zdecydowali się właśnie przekazać te pieniądze. Dwa stypendia w tym roku trafiły już do potrzebujących. Były to dwa stypendia specjalne, które otrzymały dzieci po zmarłym fizjoterapeucie z radomskiego szpitala na Józefowie.
I również 2000 dolarów przekazaliśmy na urządzenie świetlicy Caritas Akademii Młodych i dzieci za te pieniądze kupiły sobie sprzęt sportowy i wyposażenie kuchni. Jak podkreślił były wiceprezydent miasta, stypendium ma za zadanie sfinansować rozwój dziecka, czyli strefę często zaniedbywaną w pierwszej kolejności w przypadku problemów materialnych rodziny. Przypominam, że nie jest to stypendium konsumpcyjne, czyli może być wydatkowane tylko i wyłącznie na rozwój dziecka, więc urząd nie będzie refundował żadnych faktur związanych z sytuacją bytową dziecka. Kanadyjczycy, darczyńcy te pieniądze w 100% zlecili nam wydatkować na rozwój artystyczny. Niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Stypendia. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Trwa nabór do 6 edycji Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych Najlepsza inwestycja w człowieka, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Można otrzymać stypendium w wysokości 5314 zł rocznie. I tymi stypendiami będą objęci uczniowie o wybitnych osiągnięciach w nauce. Zachęcamy do składania wniosków i aplikowania o stypendia. Na realizację projektu zaplanowano prawie 3 miliony złotych. Wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy w pierwszym lub drugim kwartale 2021 roku. W tym roku szanse na to, żeby otrzymać stypendium ma aż 476 mazowieckich uczniów. Jest to bardzo atrakcyjny program, który dedykujemy najbardziej uzdolnionym uczniom na Mazowszu. Jesteśmy z tego programu bardzo dumni, dlatego że możemy wesprzeć tych wszystkich, którzy szczególnie wyróżniają się, którzy mają pasję, którzy mają pomysły na to, w jaki sposób rozwijać swoje uzdolnienia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu znajdują się na stronie www.stypendia.oeiizk.waw.pl. Szymon Wydra w piątkowy wieczór zaprezentuje się lokalnej publiczności w muszli koncertowej, która mieści się w parku imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Szymon Wydra akustycznie w duecie ze Zbyszkiem Suskim zaprezentuje swoje największe przeboje, mniej znane piosenki, które dopiero teraz powstają również. Wydra to jeden z najpopularniejszych wokalistów pochodzących z Radomia. Motorem napędowym jego kariery był udział w pierwszej edycji programu Idol. Do jego najpopularniejszych utworów należą takie kawałki jak Płyń, Teraz wiem, Życie jak poemat, czy Jak ja jej to powiem. Jedna z największych gwiazd radomskich, jeśli chodzi o tak zwany show biznes, ale mówiąc szczerze, nie mamy zbyt wielu okazji do słuchania go na żywo. I nagle taka okazja się pojawia i to w tej dobie pandemicznej. Wszystko odbędzie się rzecz jasna zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Liczba miejsc jest ograniczona, a wszystkie ławki zostaną wcześniej zdezynfekowane. Teren będzie wygrodzony, ilość miejsc siedzących lekko ograniczona, ale bądźmy dobrej myśli, że wszyscy zainteresowani tym miejscem siedzącym się tutaj zmieszczą. Recital artystyczny Szymona Wydry rozpocznie się w piątek równo o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy na 22. Radomskie Święto Chleba. W tym roku 6 września od godziny 10 do 18 na placu Kuracjego, ulica Żeromskiego 53. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy rodziny, będzie wiele konkursów, gier, zabaw. Będą zespoły Guzowianki i gwiazda wieczoru Gabriel Freszar. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc!
Przystąp do programu Bonus Leclerc i kupuj taniej z kartą Bonus Leclerc. Lody Manhattan 1,4 litra 8,79 tylko z kartą Bonus Leclerc. Kawa rozpuszczalna 200 gramów 13,19 zł tylko z kartą Bonus Leclerc. Woda mineralna 6 razy 1,5 litra 6,49 tylko z kartą Bonus Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Piątek w Radomiu będzie słoneczny. Po rześkim poranku możemy spodziewać się przyjemnie ciepłego dnia. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie wysokie, w południe barometry pokażą 1022 hektopaskale, a biometr będzie neutralny. W sobotę czeka nas załamanie pogody. Pomimo znacznego wzrostu temperatury możemy spodziewać się gwałtownych burz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nawet 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1015 hektopaskali, biometr będzie niekorzystny. W niedzielę temperatura spadnie, a do tego zostaną z nami chmury i opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się jedynie niewielkich przejaśnień. Ciśnienie wysokie, na barometrach 1017 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny.